smoking around a pack. Forza Motorsport 6 Apex to pecetowe wydanie kultowej serii Forza, dotychczas dostępne jako tzw. exclusive tylko dla konsol Xbox. Microsoft w ostatnim czasie, wprowadzając UWP, czyli Universal Windows Platform, stara się połączyć rynek Xboxa oraz gier PC w jedno. Świadczy o tym wydany niedawno Quantum Break czy omawiana właśnie Forza. Wersja Apex, dedykowana tylko komputerom stacjonarnym, jest jednak sporo uboższa od pierwowzoru. Ogromne cięcia widać zwłaszcza na pojazdach. W dniu premiery oryginalnej konsolowej wersji otrzymaliśmy ponad 450 oryginalnych samochodów. Na PC mamy dostęp tylko do 63 pojazdów. Jeśli chodzi o trasy, gra oferuje 20 torów, gdzie każdy posiada dodatkowe wersje, takie jak deszczowe i nocne. Umieszczone są one w 6 różnych lokacjach, a do odblokowywania pojazdów używamy specjalnej waluty, jaką są złote medale. Silnik Forza Tech działa tylko i wyłącznie na bibliotekach DirectX 12. Oczywistym w tym momencie staje się, że do zagrania potrzebujemy koniecznie Windowsa 10. Jeśli posiadamy odpowiedni sprzęt, możemy przełączyć się na rozdzielczość 4K i czerpać jeszcze większą frajdę z rozgrywki. Forza Motorsport 6 Apex na obecną chwilę nie wspiera kierownic. No, i to by było na tyle suchego opisu, a teraz przejdźmy do konkretów. Z tej strony Arolen i po przydługawym wstępie witam Was w filmie z pierwszej w historii Forcy na Windowsa. Grę traktuję ze sporym dystansem. Microsoft w ostatnim czasie systematycznie udowadniał, że wszystko co związane z Windowsem 10 nie wygląda dokładnie tak, jak moglibyśmy sobie to wyobrażać. Sam fakt, jak wygląda Quantum Break na PC, nie napawał dodatkowym optymizmem. No i, o zgrozo, ten upośledzony Windows Store. Kolejna kompletnie niepotrzebna platforma na rynku gier, wciskana totalnie na siłę. GOG, Steam, Origin, Uplay, Battle.net, a teraz jeszcze Windows Store? Już na samym początku pojawiły się zgrzyty. Prędkość pobierania była zatrważająco niska, a nie można było tego nawet konkretnie sprawdzić, ponieważ aplikacja sklepu nie pokazuje w ogóle prędkości pobierania. Przy pierwszym uruchomieniu gry spotkał mnie niemiły komunikat, jakobym musiał zaktualizować sterowniki mojej karty graficznej, aby móc w ogóle sobie pojeździć. Teoretycznie dedykowane sterowniki dla danej gry to fajna sprawa, bo możemy wykrzesać jeszcze więcej mocy. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego producenci decydują się na blokady? Ściągnij sterowniki albo się wypchaj. Tak to osobiście odbieram. Taka sama sytuacja spotkała mnie w przypadku Mirror's Edge Catalyst. Po zaktualizowaniu pojawił się kolejny problem. Gra zwyczajnie polubiła sobie wyłączenie bez żadnego komunikatu. Do tej pory się tak dzieje, ale teraz tylko jeśli ją zminimalizuję podczas ładowania ekranu startowego. No, chociaż tyle. Na szczęście, później już było tylko lepiej. W tle możecie zobaczyć jakieś tam moje małe zmagania na torze. Osobiście nie jestem fanem wyścigów na torach, wydaje mi się, że to strasznie nudne, aczkolwiek Forza ma coś takiego w sobie, że mnie zauroczyła. Tak, to dobre słowo. Na prawdziwą miłość jeszcze przyjdzie czas. Udowodnił mi to nowy Need for Speed, gdzie na zauroczeniu się skończyło. Potem już tak pięknie nie było. Czym właściwie jest to coś, co mnie uwiodło? Możecie się ze mną spierać, nie jestem zdecydowanie specjalistą w tej dziedzinie, ale fizyka w tej grze sprawia, że chce się więcej i więcej i więcej i jeszcze więcej. Każdy wyścig poprzedzam kilkoma, a nawet kilkunastoma okrążeniami treningowymi. Dla zwykłej przyjemności, ale też dla wyczucia samochodu i toru. Każdy samochód różni się od siebie sterowaniem, a każdy tor ma inne, czyhające tylko na niedoświadczonego kierowcę pułapki. Dlatego decydują się na jechanie wyścigu bez jakiegokolwiek wcześniejszego przygotowania. Robisz to na własne ryzyko. Gra umożliwia też podstawowe tuningowanie pojazdu. Moduł skupia się na modyfikacjach pod kątem osiągów. Ciśnienie w oponach, skrzynia biegów, kąt nachylenia kół. To wszystko możemy dowolnie zmieniać i testować, nie tylko chcemy przed wyścigiem. To sprawia, że wyścig nie jest zwykłym przejechaniem toru od startu do mety. Tutaj po prostu chce się osiągnąć perfekcję. Jak wygląda sprawa wydajności i oprawy graficznej? Oprawa graficzna zdecydowanie zasługuje na uwagę. Otoczenie i pojazdy wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Przypić się muszę troszkę do optymalizacji.
Uważam, że na zamkniętej planszy, jaką jest tor wyścigowy, można było tak zoptymalizować tekstury, aby podczas jazdy nocą gra nie krzyczała, że na wysokich ustawieniach graficznych brakuje już pamięci na mojej karcie graficznej. W dzień problem u mnie nie występował. Dźwięki zasługują na osobny akapit. Deweloperzy tutaj wychodzą naprawdę obronną ręką. Każde auto ma piękny, krystalicznie czysty, dedykowany dźwięk. Hamowanie, tarcie opon, to wszystko jest według mnie bardzo dobrze wyważone. No, to by było na tyle w tej mini recenzji. Zapewne mógłbym coś jeszcze powiedzieć, ale chyba nie ma sensu bawić się w jakiegoś specjalistę, jeśli się nim nie jest. Dajcie znać, co sądzicie o recenzji, jak i o samej grze. Graliście? Jakie są wasze wrażenia? A może macie porównanie między Forcą na Xboxa, a Forcą na PC-ta? Osobiście w Forcę na Xboxa nie grałem, także porównania nie mam i wypowiadam się tylko i wyłącznie na tym, co wersję Apex na PC oferuje. Tylko chętnie bym sobie porozmawiał z kimś, kto ma jakieś tam szersze porównanie, szersze zdanie na ten temat jednocześnie. No, także to by było na tyle. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.